Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Składając wniosek o odwołanie pana ministra Przemysława Czarnka, chciałbym zwrócić uwagę, że będę argumentował Hygenung w jednym z parlamentów Unii Europejskiej, na terenie Unii Europejskiej i w jednym z najważniejszych języków tejże Unii. Nie będę mówił tylko o czystej polityce, także pozwolę sobie na pewną wyprawę w historii i mam nadzieję na zrozumienie tego przez rządzących, wśród których widzę wielu, może nie tak wielu, jak powinno być, absolwentów pewnej słynnej krakowskiej agencji towarzyskiej, której mimo tego przydomka niezmiennie szanuję. By odpowiedzieć na pytanie, jak daleko próbujecie nas cofnąć w przeszłość, panie ministrze, jak dalece owa przeszłość bywa od was nie tylko mądrzejsza, ale i odważniejsza, zadajmy inne pytanie. Dlaczego to akurat minister Czarnek odpowiada za edukację i polską naukę? Skąd ten nagły triumf obskurantyzmu, a nawet agresji, nawet jak na wasze standardy? Wyjaśnia to autor w polityce.pl. Minister Czarnek nie bawi się w dyplomację, dlatego jest w edukacji, a nie w MSZ. Został posłany na szczególnie ciężki odcinek frontu, zaniedbany w dotychczasowych latach rządu PiS-u. No, ale minister nie daje się tak łatwo zaszufladkować i mówi na przykład tak. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej się kompromituje, bo nie działa na podstawie przepisów prawa. Trzeba powstrzymać TSUE przed demontażem Unii Europejskiej, bo to daleko nie pojedzie. Ta subtelność skandaliczna języka absolwenta Wydziału Prawa KUL, ministra edukacji, każe mi powtórzyć tak. Z takim ministrem polska szkoła dalej nie pojedzie. Powtórzmy, dlaczego Czarnek? Dlaczego minister Czarnek akurat ma zarządzać edukacją? Kiedy kruszy się poparcie, kiedy kończą się pieniądze, pozostaje tylko polskiej partii rządzącej jedno – zaostrzenie wojny ideologicznej. Bo wzorując się na sowieckim systemie, który słusznie ktoś nazwał ostatnio Ruskim Ładem, przyjęliście zasadę, że dla utrzymywania wyborców stałej mobilizacji musicie mieć wroga. To służy utrzymywaniu obywateli w poczuciu stałego zagrożenia, służy konsolidacji władzy, a także wysiłkom na rzecz partii. To o rządzeniu tak mówił kiedyś towarzysz Jakub Berman. Musimy tak ludzi podzielić, aby zaczęli się kłócić. Czy to jest wzór dla pana prezesa? Spójrzmy zatem, co się dzieje w polskiej edukacji z nieco dłuższej perspektywy. Dlaczego tak naprawdę poseł Kaczyński, pan prezes Kaczyński, mianował ministra Czarnka? Czyli ab owo. Od ponad ćwierć wieku następował trwały proces po 1989 roku okcydentalizacji Polski. Rzecz dla przyszłości i niezawisłości Polski kluczowa. To między innymi zablokowanie tego procesu w XVIII wieku, w tym reform Konstytucji 3 maja i Komisji Edukacji Narodowej, doprowadziło do upadku I Rzeczypospolitej. Autorzy tamtych reform nie zdążyli nas po prostu zakotwiczyć wystarczająco mocno na Zachodzie. Teraz wy, z własnej ochoty, mówię o partii rządzącej, lub co gorsza, na życzenie może Rosji, znowu próbujecie zablokować proces okcydentalizacji Polski. Fernand Braudel wskazywał na długie procesy w historii. Nasz, polski, śmiem powiedzieć, się nie zakończył. Upadek państwa, zabory, wojny, komunizm. Choć byliśmy już o krok, by przerwać fatalizm naszej historii. Ale przyszedł pan Kaczyński z PiS-em i dosiadł się do was minister Czarnek. I zaczęło się blokowanie i demolowanie praw obywatelskich, niezawisłości sądu, wolności słowa w kulturze i nauce, a także światłej zasady tolerancji dla wszelkich mniejszości, o czym coraz częściej mówiło się na szczęście w polskiej szkole. Światłej zasady. Problem w tym, że pojawił się minister Czarnek
i postanowił w polskiej edukacji i nauce wygasić światło. Słowa mają swoją siłę oddziaływania. Mogą dawać nadzieję, mogą też uwodzić, służyć wzywaniu do przemocy, a nawet nienawiści. Jesteście Państwo, jako partia rządząca, pierwszym środowiskiem w historii polityki, który postanowił odwracać sens znaczeń słów. Na przykład używając podniosłych słów o chrześcijaństwie, lecz nie do budowy świata wartości, lecz po to, by wykluczać innych, do siania pogardy i nienawiści do inaczej myślących. Aktywność ministra edukacji, która codziennie niesie nowe sensacje, jest doskonałym dowodem na to, że zmieniając właściwie Prawo i Sprawiedliwość w pewnego rodzaju sektę polityczną, czyniąc z religijności narzędzie polityczne, by wykluczyć większość obywateli ze wspólnoty narodowej, według waszego klucza, teraz chcecie tę chorą politykę wprowadzić do szkół pod pozorem ich rzekomej obrony przed wrogimi ideologiami. Bo sami chcecie do nich wtłaczać swoją ideologię. Bo nie jesteście Państwo już demokratyczną partią, tylko środowiskiem ludzi, którzy wykorzystają wszystko, nawet wiarę, nie tylko do ułupienia państwa, ale przede wszystkim do zablokowania pochodu Polski z powrotem do serca Europy. Pan minister Czarnek, jak dzielny komsomolec, obiecuje, że będzie zwalczał obce nam liberalne idee ze zgniłego, zepsutego Zachodu. Czy nie tak? No właśnie. Te słowa to, poza nazwiskiem pana ministra, to cytata z Trybuny Ludu. Tak się już upodobniliście do języka, mentalnie do komunistów, że mówicie ich językiem, stosujecie ich metody. Mówicie też niestety jednym chórem z częścią Kościoła. Arcybiskup Jędraszewski mówi o tęczowej zarazie. Minister edukacji i nauki, pan Czarnek, o neomarksistowskiej zarazie, gorszej od bolszewickiej. Przypomnę, naziści mówili o żydowskiej zarazie. To jest język wykluczania. To jest niedopuszczalne. Waszą stolicą jest Ciemnogród, nie Warszawa. Znakiem wstecznictwa, nie postęp, a językiem mizoginizm, nie solidarność ze słabszymi. Tym ostatnim specjalizuje się właśnie pan minister, ukarany przez poselską komisję etyki za twierdzenie, że ludzie LGBT nie są ludźmi normalnymi, a prawa człowieka to idiotyzm. Składałem ten wniosek. Może prezydium to odwołało, komisja skazała. I ten chory ideologiczny świat chcecie Państwo wtłoczyć do polskiej szkoły. Dobrze, spójrzmy na to z dwóch biegunów. Wiary versus nauka i porządek społeczny. Chcecie, panie ministrze, wspólnie, niestety, z częścią Kościoła, który dał się zaprząc do waszej złotej karety, polską edukację wtłoczyć w przeszłość do najgorszego okresu kontrreformacji, kiedy nawet łacina uległa barbaryzacji. Nie średniowiecza, jak piszą liczni wasi przeciwnicy, bo średniowiecze tworzyło wolne uniwersytety, podstawy pod wolną naukę, a także pod wolny rynek, pod wolną gospodarkę. Albert Wielki oddzielił nauki przyrodnicze od teologii. Jego uczeń, Tomasz Akwinu, mówił o nauce jako działalności rozumu, a teologię nazywał nauką jaką? Spekulatywną wyłącznie. Tymczasem pan minister Czarny chce zatruć na długie lata polską edukację. I na przykład na uczelniach chce dopuścić do tolerowania kompletnych bzdur, tego co uniesie ślina z tak zwanego świata postprawdy, bez oparcia tych poglądów w nauce czy w metodach naukowych pod pozorem pakietu wolnościowego. Wiele słychać ostatnio o wypisywaniu się młodzieży z lekcji religii. Pan minister ma dziwną receptę. Postanowił ten trend swoim fanatyzmem doprowadzić do końca. Pozbawić całej tajemnicy siły tertuliańskie credo quia absurdo. Pozbawić tajemnicy, przymusem wtłaczać pokoleniu swoją ideologię. No, trzeba ją tak nazwać, narodowo-katolicką, chociaż z katolicyzmem ona ma niewiele wspólnego. Urobi się pan minister po łokcie, nawozi się pani kurator pełnych ideologii taczek do szkół,
a skończy się to sekularyzacją społeczną i areligijnością całego młodego pokolenia. Do tego doprowadzicie. Cofacie polską szkołę jeszcze przed reformę biskupa Michała Poniatowskiego, który kierował Komisją Edukacji Narodowej. On szkoły unowocześniał i wysłał Kołłątaja do Akademii Krakowskiej, żeby to nauki matematyczno-przyrodnicze miały tam prymat. A wy robicie wszystko na odwrót. Zapędził się pan minister tak daleko, że jeszcze chwila księdza Bonieckiego każe pan spławiać, poddawać próbie wody, czy na pewno jest chrześcijaninem. W ramach zwalczania procesu okcydentalizacji Rzeczypospolitej minister edukacji wpycha na siłę katechetów i zacofane podejście do wiary w program etyki. Kto ma kształcić ekspresowo, zaocznie nowych nauczycieli etyki? Głównie uczelnie katolickie, oczywiście. Tadeusz Rydzyk i Ordo Iuris. No świetnie. W stosunku do kobiet akurat tych uczelni nie trzeba przypominać. A poza tym absolwenci szkoły Rydzyka już pracują w mediach publicznych. Na przykład wiemy, jak traktują etykę. Powiedzmy wprost, uczennice i uczniowie mają być poddani indoktrynacji. Taki macie cel. Jak wdrożyć te pomysły? Cytata. W niektórych sytuacjach zastosowanie kary fizycznej, kary cielesnej bywa nieodzowne, ostrzega minister edukacji. Przypomnę, panie ministrze, Polska była pierwszym krajem, który zniosł kary cielesne w szkołach. Król Stanisław August Poniatowski. Zaborcy zatrzymali ten proces znoszenia przemocy w szkole. A teraz co mówi pan minister? Że karcenie jest jednym z najważniejszych środków wychowawczych. No ale pani kurator Nowak idzie dalej. Idzie dalej. Ta ulubienica pana ministra opowiada, że w szkołach są stosowane blokery do powstrzymania rozwoju płciowego. A podczas strajku kobiet dzieci były częstowane alkoholem, narkotykami. Nie mówiąc o tym, że niewygodnego nauczyciela może niedługo prawo do aborcji doprowadzić do tego, że będzie przedmiotem jakiegoś czynu zabronionego. Otóż nie ma pana posła Kaczyńskiego, ale muszę powiedzieć, że coraz bardziej fanatyczna się robi pańska drużyna, panie prezesie. To rzeczywiście są blokery, ale blokery rozumu i wiedzy u was. Przykłady. Kary z natychmiastową utratą pracy dla dyrektora, który na przykład zaprosi Adama Bodnara do dyskusji o konstytucji w szkole. Zostanie on przez kuratora oskarżony o szerzenie lewackiej, neomarksistowskiej ideologii na przykład. A nie daj Boże, żeby ktoś taki zaproszony powiedział, że obywatele LGBT mają równe prawa, tak jak my. No to wtedy usłyszymy, że trzeba zaostrzyć kodeks karny i ukarać takiego dyrektora. Niestety pan minister Czarnek krzyczy, i to jest cytata, koniec z praniem mózgu dzieci przez wrogie nam ideologię. Co to jest za język? I dodaje drobniejszym drukiem, że tylko my z PiS-u możemy prać mózgi młodzieży w naszej jedynie słusznej ideologii polskiej partii rządzącej. Skrót jest świetny. PKR. Przykład? Proszę. Mówi pan minister, my chcemy walczyć o to, by rodzice mieli wpływ na wychowanie dzieci, nie lewackie organizacje pozarządowe. No tak. Tylko teraz co się okazuje, że rzeczywiście odbiera pan nauczycielom, rodzicom, młodzieży prawo do tych ustanawiania tych dodatkowych zajęć, bo to kurator musi się najpierw na takie zajęcia zgodzić. To jest cenzurowanie. To jest cenzura prewencyjna, panie ministrze. Ona była w PRL-u, owszem. Ale w takim razie przenieście ministerstwo na Mysią. Tam jest być może bije wasze serce, wasze sentymenty. Chcecie odwoływać dyrektorów w ciągu 14 dni, bo tak będzie chciał kurator? Już nie mówię o doradcach pana ministra, bo to już w ogóle jest skandal. Jeden z tych doradców zaczął mówić o zepsuciu duchowym kobiety. No i teraz to one się przez to zamykają na płodność. Otóż odpowiem państwu cytatem sprzed 130 lat. Na pewno to dla was jest lewacka celebrytka. Eliza Orzeszkowa. Cytata. Nauka jest pochodnią, która obfitym światłem napełnia pałac cnoty, rozświetlając jego zakąty. Pracę porównać można do kija pielgrzymiego, który na drogach życia wstrzymuje od upadku. Stało się więc bardzo dobrze, że kobiety walczyć poczęły o ten kij pielgrzym i o tę nić przewodną.
Specjalnie wybrałem dla Państwa z licznej publicystyki o kobietach Lizy Orzeszkowej ten fragment, bo to jest list otwarty do kobiet niemieckich. A ja wiem, jak wy się ożywiacie na samo słowo niemiecki. Język, bo muszę kończyć. Język wykluczenia. Nie zauważyliście jeszcze, panie ministrze, jakiego języka, czyjego języka używacie? Pan minister edukacji? Że podobnie jak w sowieckim systemie dzielicie świat na wrogów zewnętrznych, wewnętrznych? Czy trzeba znajomości Klemperera, by zrozumieć, gdzie, na jakie skały kierujecie nawę polskiego państwa? Sięgnęliście po metody w języku brunatnego, czerwonego totalitaryzmu, by zdobyć, utrzymać władzę metodami, w których kreuje się wroga. A teraz chcecie wprowadzić te podziały i tę nienawiść do polskiej szkoły. Przestrzegam, panie prezesie, gdzie pani jest? To jest agresja i to jest agresja przeciwko polskim rodzinom. To się musi źle skończyć. Oczywiście wy agresję wobec polskich rodzin nazywacie troską. Panie ministrze, zamiast bawić się w Herostratesa polskiej edukacji i nauki, może wykaże się pan choć w części męską cnotą, po prostu się spakuje i odejdzie. Będziemy pana odwoływać.